Na rafie było 10 rekinów. No i mamy na obrazku 10 identycznych rekinów. Dla ułatwienia możemy policzyć, czy rzeczywiście jest ich 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zgadza się. Dwa rekiny odpłynęły. Ile rekinów zostało na rafie? I liczbę tych rekinów, które zostały na rafie, musimy wpisać tutaj w polu odpowiedzi. No dobrze, no to wykonajmy odpowiednie obliczenie. Wiemy, że na początku było 10 rekinów na rafie. Czyli mamy 10. I dwa rekiny odpłynęły, czyli liczba rekinów zmniejszyła się o 2, czyli od 10 muszę odjąć 2. No to ile mi zostanie? Ile to jest 10 odjąć 2? No być może już nasza odpowiedź, ale możemy też wspomóc się tym rysunkiem, który tutaj mamy. Wiemy, że 2 odpłynęły, więc 2 tutaj wykreślę i policzę te, które zostały. Ile ich będzie? No to liczę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, czyli wychodzi na to, że 8 rekinów zostało. Czyli taką liczbę 8 muszę tutaj wpisać w polu odpowiedzi do tego ćwiczenia.